Dzień dobry Państwu, jestem Ewa Maciuszczyk, mam 67 lat, więc jestem emerytką, czy powiedzmy rencistką. Od 67 lat w moich dokumentach mam taki mandat jako człowiek i obywatel państwa polskiego. Ten mandat otrzymałam w sposób, nikt mnie się nie pytał, czy mam ochotę być obywatelem państwa polskiego. Ale to dotyczy każdego człowieka, więc myślę, że się na razie niczym nie wyróżnię. Panie Donaldzie Tusku, ja bardzo panu dziękuję za całe exposé, w którym zreasumował pan swoją działalność w moim życiu i przede wszystkim przedstawił się pan bardzo szczerze. Nie zmienił pan się w ogóle całkowicie, nie, więc myślę, że rozumiem pana bardziej niż samą siebie. Ale dzisiaj powiedział pan coś bardzo nowego o głosie, który najczęściej jest uważany, że głos pojedynczej osoby jest nieważny. Jednak zrobiło na panu wrażenie to, że ten głos jednak jest ważny. Ostatnio zawahał się pan, powiedział pan, że jest nieważny. Ale potem pan zmienił to za chwilę w taką, no mówieniem, że no głos jest ważny, no dla mnie. Natomiast ja, swój głos dla mnie jest w ogóle nieważny, jest nieistotny. Dopasowuje się do tego, że był zawsze nielegalny, dziwny, nieuprawniony, mówiący głupoty. Powiedział mi pan w tamtym roku, dwa tygodnie przed wybuchem wojny. Nie spodziewałam się zupełnie tej wojny. Nie dlatego, że się nie spodziewałam poprzez swoje doświadczenie, bo wiedziałam, że ona kiedyś nastąpi. W zasadzie powinnam wiedzieć, ale mając jeden rok zadecydowałam o tym, że będę się skupiać wyłącznie na projektach pokojowych. Zmusiłam siebie do bardzo desperackiego poszukiwania tylko takich projektów i do takich projektów tylko można było mnie namówić. No, miało to swoje dość spore skutki, ale chciałam się ustosunkować do tego, co pan powiedział, bo pan tu bardzo dzisiaj podkreślił, że siła pojedynczego głosu ma realny wpływ na losy ojczyzny i nawet na końcu pan powiedział o tym, że nawet świat robi takie sondaże. Porównał pan czas jakiś tam poprzedni od 93 roku prowadzone badania w jakimś CBOS-ie, czy 92, i że ilość Polaków uświadamiających sobie, że mają wpływ jako pojedyncze osoby na swój los, na swoje życie, nawet na państwo, na ojczyznę, na to, co się w niej dzieje, w sposób dwukrotny albo nawet większy. Tu jest napisane, ja nie będę w tej chwili. No tak pan powiedział. Bardzo panu dziękuję za to powiedzenie, bo uprawnił mnie pan do siądnięcia przy tym stole. Na razie nie jest to moje krzesło, ale już dzisiaj pan ktoś się ustosunkował do krzesła, które to nie jest moje krzesło, chcę tu siąść później
przy moim krześle, tym, którym rozpoczęłam parę dni temu wejście na ten stół. Bo pan Belka stwierdził, że już nie wolno tego czerwonego dywana, on jest taki troszeczkę większy w kolorze, że już nie powinno się rozkładać mi tego czerwonego dywana. Zrobiłam taki film, w którym zabełkotałam, ponieważ no zostałam sprowokowana przez pana wystąpienie i oskarżenie mnie o to, że chleję, bije swoje dzieci, bije, no nie jestem mężczyzną, to widzi pan. Dlatego zamieniłam to. Lubię od początku swojego życia jakby zrzucać odpowiedzialność wyłącznie na siebie. Wszystko jedno, czy ktoś mi coś daje dobrego, czy złego, ja za to odpowiadam. Tak zadecydowałam, że będę żyć samodzielnie, jeśli ktoś nie będzie, może to szybciutko powiem, mając jeden rok, w świetle prawa, byłam już jeden rok obywatelem rzeczywistości, której nie wybrałam. Obróciłam się dookoła własnej osi. Ludzie to robią, to znaczy mogę się jeszcze raz obrócić w lewą stronę, ale zdecydowanie bardziej mi pasuje w prawo. Ale to jest chyba jakiś mały błąd osobniczy. To znaczy ludzie składają na przykład ręce tak, ale są też ludzie, którzy składają ręce, czy o, coś takiego, a ludzie składają odwrotnie, ja nawet nie umiem tego zrobić. No, spontanicznie tak wygląda to, a nie tak. No to takie dziwne dla mnie złożenie. To też chyba jest błąd różniący mnie od wielu ludzi, ale nie od wszystkich. Na pewno wiele ludzi składa tak, czy w drugą stronę palce robi jakieś ruchy, nieważne. Włączyłam sobie, tak jak wy w tym Sejmie, włączyłam sobie budzik, że mam tutaj wystąpić tam paręnaście minut. Już w tej chwili w ogóle mam chyba mało czasu. To wystąpienie chciałabym zadyktygować mojemu synowi, ma dzisiaj urodziny, więc jest to, nie lubię trafiać w czas, ale tak ostatnio się dzieje, już właściwie codziennie, że trafiam w czas. Moje decyzje są tak wprowadzalne, że nigdy jeszcze w takiej rzeczywistości nie byłam, żeby pomyśleć, zadecydować o jakimś pierwszym kroku i nagle wszystko się otwiera jakby dla mnie. Dlatego, że pozwoliłam na to, że jestem taką królową, z którą wy macie spore problemy, to znaczy jestem człowiekiem i obywatelem, 67 rok, a jestem nieustannym problemem generującym jakieś, czy nie umiecie mnie zweryfikować, poznać, jestem człowiekiem i obywatelem, ale moje obywatelstwo po tym pierwszym roku życia troszkę się urwało po tym zdarzeniu, po tym obróceniu się dookoła własnej osi, wyznaczyłam swoją osobność, wyznaczyłam swoją granicę, ale jednocześnie okazało się, że ono wpłynęło na całe moje życie. Bo rozpadł się, i to właśnie 3 tygodnie temu odkryłam, słowo rozpad. Ten ruch spowodował, że rozpadły się moje relacje jakiekolwiek w ogóle ze światem zewnętrznym. Przestałam mieć jakiekolwiek akcje i interakcje. Straciłam moich rodziców, a zaczęli być, to znaczy postrzegani jako władza. I wyłącznie takich przez wiele lat postrzegałam, przez pierwsze 6 lat. Ja nie pamiętam nawet ich twarzy, ani no, był inny zupełnie reżyseria tego domu, ale nie zapamiętywałam zupełnie z tego rejonu nic,
zupełnie, kompletnie nic. Byłam głucha, ślepa. Tak rozwiązałam sprawę związaną z wejściem do tego świata, do domu, który za chwilę już miał się rozpaść. Długi czas musiałam wszystko szukać sama i dowiadywać się samemu, co to jest, że ludzie powołali mnie do życia i muszę od razu ułożyć kask albo obciąć głowę. W zasadzie to tak wyglądało, mniej więcej głowę trzymałam pod pachą i nikt nie był mi w stanie wcisnąć niczego. Miało to swoje skutki, ponieważ głowa również jest na układ gębowy i no, trzeba jeść, żeby w ogóle żyć. Ledwo utrzymując się na nogach, stałam się świadkiem i wykonawcą niezwykłego aktu najważniejszego dramatu w historii mojego domu. W 34 roku swojego życia dorosłam do spytania się już mojej mamy. Nie była już od dawna moją władzą, ale niekoniecznie. Mniej więcej jest to tak jak dzisiaj w Sejmie, po prostu to, że ktoś przestaje rządzić w sensie bezpośrednim, tworzyć rząd, dla mnie stworzyć ministrów, to jednak siedzi na tym, w tym Sejmie i 460 posłów podnosi rękę tak albo tak, czy elektronicznie naciska guzik, może czasem się pomylić, tak? Bywały takie historie ostatnio. I niezależnie od tego, z jakiej tam są partii, tych partii jest parę, zawsze było, kiedyś było w ogóle bardzo dużo na samym początku rozpoczęcia tego RP, ustawy powstają albo nie powstają, w zależności od tego, kto jest przeciwko komu. I te ustawy, pan jest dzisiaj, za chwilę będzie, panie Donaldzie Tusku, moim premierem, czy mi się to podoba, czy nie. Jakby nie mam na to już żadnego wpływu, tak? Bo mają wpływ miliony ludzi. Przeszło 8 milionów ludzi, zagłosowało i niestety przegrało. Zastanawiam się, bo ja nie jestem demokratką zupełnie. W ogóle nie jestem demokratką, ponieważ demokracja w wydaniu polskim, nie musi być to jakby zasada tej demokracji prawidłowo postrzegana, tylko po prostu, że zachęcacie mnie co parę lat, albo i wcześniej, są wybory samorządowe, są do Parlamentu Europejskiego, więc ciągle coś, każecie mi siebie wybierać. Ale zawsze wybieracie to między, to znaczy wybieracie, zachęcacie mnie do tego, żeby była przeciwko komuś, nie przeciwko czemuś. A tego ja od pierwszego roku życia już nie potrafię, przestałam to robić. Nigdy mnie nikt nie zachęcił, żebym jakiekolwiek zmiany w swoim czy w życiu no, mojej rodziny, jestem w domu nie tylko sama, żebym musiała wybierać coś przeciwko drugiej osobie. Zawsze skupiam się na tym, co ktoś ma w swoich rękach. I dlatego bardzo dziękuję panu za to wystąpienie, ponieważ ma pan w rękach dokładnie to samo, co zobaczyłam, kiedy pana poznałam po raz pierwszy. Miałam 7 lat. Nie tyle pana, bo to było najważniejsze. Pana rzeczywistość, którą pan współtworzył. I bardzo to zderzenie było ekstremalne, ale o tym dzisiaj nie będę mówić, ponieważ chyba już mi się kończy czas. Chciałam tu tylko powiedzieć, że to wystąpienie dedykuję mojemu synowi. Ma dzisiaj urodziny. Chcę mu powiedzieć na wstępie tak,
dedykuję tą historię jemu. Zważenie świąt zbyt wcześnie skutkuje zważeniem interpretacji o ich merytorycznej prawdzie, a to niekoniecznie jest prawda. Bo interpretacja jest pewnym rodzajem kłamstwa dla mnie. Bywa, że posypie się i sens życia ważącego. Zbyt późne skazuje go na wieczną walkę o władzę nad ich wizerunkiem. I sądzę, że dzisiaj pana dobrze zrozumiałam. Pan chciał ten wizerunek zrobić najlepszy z możliwych. Tylko powiem, że już jeszcze chwilę mi dacie. Ja o ten wizerunek zadbałam, mając jeden rok, z pełną odpowiedzialnością, za to całą sobą. Nie powiedziałam, ale całą sobą wyraziłam mój protest przeciwko wojnie, która tutaj się działa, i że za chwilę mój dom miał się rozsypać. W zasadzie, kiedy miałam 34 lata i spytałam się mamy po raz pierwszy, mając taką odwagę, odważnie, zapytałam się, po co mnie urodziłaś? Powiedziała mi, że bo myślała, że będę klejem, który może przeciwstawi się temu rozwalaniu tego domu, że może ta rodzina się przetrwa. No nie przetrwała, ale dzięki temu ruchowi, może nie rok i 9 miesięcy, po uzyskaniu pierwszej pionowej postawy obróciłam się wokół własnej osi, no i wycięło mnie. Wycięło mnie z rzeczywistości, która mnie niszczyła, z tego, co mnie niszczyło. To był ostatni moment w moim życiu, kiedy mogłam całą sobą potwierdzić, że historia lubi się powtarzać. Historia mojego życia od tej pory należy do mnie. Ja nie mam pretensji do nikogo, że tak żyję, a nie inaczej. Do czasu, kiedy nie miałam syna, nikt do mnie tych pretensji nie wyrażał, ale dzisiaj te urodziny syna są dość specyficzne, ponieważ po prostu nie widzimy się od 12 lat prawie w ogóle. Czasem ze sobą rozmawiamy, czasem coś wykonujemy, ale schody są straszne. Powiedziałam o tym, że czasem za wcześnie może ten świat się posypać, tego ważącego. Zbyt późne skazuje go na wieczną walkę o władzę nad ich wizerunkiem. I myślę, że to jest różnica między nami, pani Donaldzie Tusku. To pierwsze działanie bywa, że daje szansę ważącemu na znalezienie drogi, na której prowadzone życie, ważone dniami codziennymi i codziennymi, znajdzie wizerunek swojego święta. No i chyba znalazłam to święto. Bo dzisiaj dał mi pan prawo do już wejścia jeszcze raz z tym krzesłem, żebym mogła go odzyskać, bo nie robi się świąt siedząc jako główne danie. Trzeba siąść i trzeba skorzystać również. To należy do relacji. To burzenie relacji właśnie przez to, żebym tu mogła siedzieć tak jak tutaj na tym zdjęciu na stole i bez przerwy być problemem. Chciałabym też skorzystać z tego, co sama zrobiłam. Chciałabym znaleźć sposób na smakowanie życia, które zaproponowałam, a nie
generować problemy, które no, nie pozwalają ani rządzić mną, ani ja nie pozwalam rządzić sobą. No, dziękuję za przedłużenie mojego czasu pobytu tutaj z wami. Za chwilę będzie może następne wystąpienie.